Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w ciekawym aucie. Jest to Mercedes z 2012 roku, C-klasa. Czyli W204. Tak, w nadwoziu W204. Tutaj mamy wersję kombi. I z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem, czyli tak zwany 1.8 CGI o mocy 184 koni. Czyli już ta wersja poliftingowa, bo wersje poliftingowe już miały silniki ze wtryskiem bezpośrednim. I to jest o mocy 184 koni, tak? Tak, 184. Tak, czyli ta najmocniejsza w tym przypadku. Silnik już z turbo, tak. Nie z kompresorem. Dokładnie tak. Została tutaj zamontowana instalacja KMN EVO, SkyDirect, sprawdzony system do tego typu aut, z powodzeniem działający, bezproblemowy i przede wszystkim polski. Dokładnie. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest spore, bo tutaj jednak moc też jest duża. Tak, mamy tutaj jak na te auto. 11 litrów przy takiej delikatnej chyba jeździe po mieście, powiedziałbym. Tak, więc tutaj gazu na pewno spali około 13 litrów. No i oczywiście jeszcze będzie dotrysk benzyny. No dotrysk benzyny ten jest oczywiście uzależniony głównie od stylu jazdy kierowcy, bo tyle o ile na trasie może nie będzie goś tam specjalnie widoczny, to w mieście już on będzie się wahał między 5 a 15%. Czyli tak czy siak wiadomo, im ma się lżejszą nogę, tym więcej tych pieniędzy do kieszeni nam wpadnie. Tak. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że dotrysk benzyny stosuje się w tych silnikach dlatego, żeby ochronić wtryskiwacze benzynowe, które są bezpośrednio w komorze spalania i po prostu praca tego silnika tylko i wyłącznie na wtryskiwaczach gazowych mogłaby po prostu uszkodzić wtryskiwacze, które nie pracują, a po prostu nagrzewałyby się i mogłyby po prostu się zabrudzić też. Dokładnie tak. Pomimo tego i tak mamy dużą oszczędność, bo tutaj oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 260 zł. A benzyny, po naszych wyliczeniach, na benzynę wydajemy 550, więc jeżeli oszczędzamy 260, no to jest to naprawdę duża część tej wartości. Tak. Tym bardziej, że cena teraz paliw jest na korzyść gazu. Dokładnie tak, cena paliwa jest dosyć wysoka. Więc tak, jak już powiedziałem, 550 zł na 1000 km na przejazd, 1000 km na benzynie, 290 zł tylko, żeby przejechać 1000 km na gazie. No, jest to naprawdę duża różnica w tej wartości. A trzeba powiedzieć, no, że tutaj mamy auto zdecydowanie, mimo że to jest tak zwana C-klasa, czyli według Mercedesa samochód no, dla klasy średniej, no to jednak ten samochód no, jest klasą premium, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o wyposażenie i różnego rodzaju tutaj inne udogodnienia. Auto jest bardzo eleganckie, fajne, więc fajnie, jeżeli jeszcze możemy takim autem tanio się poruszać. Zgadza się. I tutaj w tym przypadku jeszcze to jest wersja kombi, więc też wiadomo, czasami ludzie użytkują auta tak do pracy, więc tutaj też. Jeżeli mają Państwo też taki samochód w wersji sedan, to z ciekawostką jest to, że chyba dokładnie o takiej samej pojemności zbiornik wchodzi chyba też do nadwozia w sedanie. Troszkę chyba niższy tam wtedy wchodził, ale... Ale chyba pojemnościowo jest to 55 litrów, więc tak naprawdę zasięg byśmy mieli chyba nawet troszeczkę większy, no ale to wynika z tego, że no, sedan jest troszeczkę lżejszy i tutaj wiadomo, prawa fizyki. Powiedz właśnie, Piotrze, jaki tutaj jest zbiornik, jaki on daje nam zasięg? Tutaj został zamontowany zbiornik 56-litrowy, co daje nam do dyspozycji około 46 litrów gazu, czyli mamy na tym blisko zasięg 380 km, więc jest naprawdę rozsądnie. A w trasie możemy nawet zwiększyć ten zasięg do 500 km. Co jest jeszcze fajne w tym aucie? No, że tutaj mamy naprawdę fajnie działającą skrzynię automatyczną, fajnie wystawione no, wystawione to jak na dzień dzisiejszy standard, czyli system start-stop. Dokładnie. Tak, teraz taka była cisza, po prostu auto nam wyłączyło silnik. Możemy właśnie Państwu pokazać, bo skrzynia biegów ma tutaj tryby działania tak, ekonomiczny, tak. Sportowy i bodajże, to nie wiem czy to jest manualny, manualny tak, 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 bo wiadomo, i manetkami i gałką zmiany biegów. I zaraz byśmy Państwu tak naprawdę przedstawili, jak to auto przyspiesza na gazie w trybie sport.
żeby Państwo się po prostu nie obawiali, że nie wiem, auto straci jakoś moc, czy zacznie szarpać, albo jakoś mało płynnie jeździć. Także za chwileczkę, zaraz to Państwu pokażemy. Tutaj mamy taką sytuację, że akurat musimy chwileczkę zaczekać, no ale tak mogą Państwo się przyjrzeć, że tutaj naprawdę wyposażenie jest bardzo, bardzo eleganckie, wysokiej klasy, materiały są naprawdę z najwyższej półki. Wydaje mi się, że w tej półce cenowej to jest jeden z fajniejszych samochodów, jakie można sobie kupić do miasta. To tak, przełączymy go na ten sport słynny. Jeszcze raz. O, teraz mamy sport, jak mogą Państwo zobaczyć. No i Piotrze, możesz przyspieszyć i pokazać Państwu. Tak, wtedy... widzimy, te 184 konie jednak robi konkretną robotę. Dokładnie tak. No ale wiadomo, na powietrzu też nie jeździ, więc... Jasne, jasne, ale to tak jak widać właśnie też, że ono, że to auto jak już jest w tym trybie sport, to też jedzie do tak zwanej odciny, nie zmienia biegi troszeczkę później, ale robi to bardzo, bardzo płynnie, również pracując na instalacji gazowej, także nie ma się czego obawiać, tylko tak naprawdę trzeba przemyśleć to, ile pieniędzy może nam się znaleźć w kieszeni i w tym przypadku, gdzie innej różnicy nie odczujemy, poza tym grubością portfela. Jak najbardziej. Zachęcamy do montażu instalacji gazowych tutaj. I do serwisów Energy Gaz Polska. Zapraszamy też na fanpage i do oglądania innych filmów na naszym kanale. Dziękujemy Państwu bardzo.